A dzisiaj zapraszamy do Szyndzielni! Divizmo! Jak się czujesz? Cześć. Ja się dobrze czuję, bardzo dobrze się czuję. Jak się czujesz? Ohydnie. A ty? Mega dobrze. Czekaj, bo zadyszkę złapałem, ale jakbym jej nie złapał, to bym powiedział, że schodzimy dzisiaj do góry. Schodzimy do góry. Nogami, do góry nogami. Nie, do góry nogami. Idziemy do góry na dół i tak robimy takie trzy rundy. Bo podobny jest to. Z ogromną radością chcielibyśmy podzielić się z Wami chwilami, które spędziliśmy z Waszymi niesamowitymi dziećmi na naszym obozie sportowym. To były dni pełne śmiechu, zabawy, nauki i wzajemnych inspiracji. Każde z Waszych dzieci wnosiło coś wyjątkowego, co sprawiało, że nasz czas razem był niezapomniany. Wasze dzieci są naprawdę cudowne, pełne energii, kreatywności i niesamowitego potencjału. Choć czasami mogą być nieznośne, to właśnie te chwile przypominają nam, jak ważne jest okazywanie im miłości i szacunku. Każdy z nich jest inny, ale razem tworzą piękną mozaikę, która nas wszystkich wzbogaca. Dziękujemy Wam za zaufanie, jakim nas obdarzyliście, powierzając nam opiekę nad Waszymi pociechami. Spędzanie z nimi czasu było dla nas nie tylko przyjemnością, ale także cenną lekcją. Uczyliśmy się od siebie nawzajem, a Wasze dzieci przypominały nam, jak ważne jest patrzenie na świat oczami pełnymi ciekawości i otwartości.
Mamy nadzieję, że ten film pozwoli Wam dostrzec, jak wyjątkowe są Wasze dzieci i jak wiele mają do zaoferowania. Kochajcie je i wspierajcie, bo naprawdę zasługują na wszystko, co najlepsze. Z serdecznymi pozdrowieniami opiekunowie obozu sportowego Deem Sport. Panie i panowie, zapraszamy na koncert. Zobaczcie, jaki jest widok na zewnątrz. Jest super pogoda. Cieszymy się wszyscy. Nie, dość w tych parach. Bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Normalnie. Ja widziałam siebie na filmie, cię oglądałam. Niemożliwe, ciebie skasowałem z wszystkich filmów. Nieprawda, ja mu z tą scenką oproszenie do żabki, pan to wrzucił. Cześć. Cześć. Wiktor.
Zgrywamy. No, najlepszy zawodnik to ten pan właśnie. Serw. Daj jej zaserwować. To może rower pożyczymy. Chciałem chłopaków nagrać. Ekstra. Jak panienka ma na imię? Mariusz, Paweł, Zbyszek, Andrzej, Jurek, Bronisław. Miło nam. Piorun, patrzcie. Piorun, 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 piorun. Miejsce leszcze. My się tu w peletonie wymieniamy. Pierwszy na półmaratonie. Jak masz na imię? Karol. Karol. Brawo, brawo. Adam. Dawid. Trener. Piterek. Piterek, dawaj go. Dasz radę. Dawaj dopingu ich. Brawo. Jest. Brawo, brawo, jak masz na imię? Darek. Kto teraz biegnie? Jacek. Brawo, Jacek. O, trzy gwiazdy, ale lecą. Widać, że razem po zwycięstwo. Pięknie, ale szedłeś. Jak burza. Zatrzymujemy się tu. Nie, to my będziemy straszyć. Jakie masz piękne warkoczyki. No, się nie zrobił. Jest okej. Okay. Widzę, pan ma dietę chyba. Od niedzieli. Czekam na ciebie, otworzę ci drzwi. Zapłaciłem za ten pokaz, Dawid. 20 dom sportów. Za ręce pana Dawida ładnie. Polecam studio tatuaży pokój numer 7. Nie polecam studio tatuaży pokój numer 9. Nie, bardzo jest bardzo fajnie. Bo zrobili mi to. I to. To jest cudowne, to jest cudowne, proszę przyznać, że to jest cudowne. I to ta pani na górze. Nie, ja malowałam resztę. To robię tatuaże brokatowe. A zapłata dla niej?